To była 20. jubileuszowa edycja zimowych Igrzysk Abstynentów. Impreza odbyła się pod patronatem księdza biskupa diecezji bielsko-żywieckiej, diecezjalnego duszpasterza do spraw trzeźwości, wójta gminy Brenna oraz wójta gminy Jasienica. Wróćmy do początków tej imprezy. Skąd pomysł? Pomysł się kiedyś wziął w grupie zapaleńców narciarskich, do których ja też się zaliczam, którzy ścigaliśmy się. Ja jestem po Akademii Wychowania Fizycznego, więc sport mam we krwi. Sporo z nas miało problemy alkoholowe i pomysł się pojawił w momencie takim, że chcieliśmy pokazać w zasadzie, że abstynencja to nie jest opcja. Rozpoczęliśmy to tak troszkę, można powiedzieć, bardzo amatorsko, bo nie było pomiarów czasów takich, jak mamy teraz. Te zawody były fotokomórka i taki entuzjazm garstki ludzi. W tej chwili mamy coraz to lepiej zorganizowane. Dopisują ludzie, chociaż różnie to bywa. Czasami nie wierzą, że jest śnieg i raz jest więcej, raz mniej, ale ten stały trzon pojawia się co roku. Dzisiaj warunki takie wiosenne, ale frekwencja jest. Ilu tak mniej więcej uczestników? Zapisanych mamy ponad setkę, więc to jest taki poziom, który się utrzymuje. Czasami było ponad 200, w zeszłym roku było około 100, 150. Tak jak mówię, to jest adresowane do pewnej grupy ludzi i niekoniecznie nam zależy, żeby to była grupa, która nie do końca aprobuje i zgadza się z tym naszym przesłaniem, więc nie idziemy w ilość, tylko w konkretne środowisko. Zawodnicy wzięli udział w slalomie, gigancie czy w rzutach śnieżką do celu. Aura była wprawdzie bardziej wiosenna niż zimowa, ale to nie przeszkadzało w igrzyskach, a wręcz przeciwnie, bo przecież chodziło głównie o dobrą zabawę. Ja tu uczestniczę od 13 lat, także jest mi niezmiernie miło być z tym towarzystwem, być wśród swoich, cieszyć się trzeźwieniem, trzeźwością. No to jest najważniejsze. Dla mnie to jest najważniejsze. Zimowe Igrzyska Abstynentów to również okazja do spotkań ze znajomymi. Każdy pijący, każdy uzależniony jest sam. A to pokazuje, że można się bawić, można uczestniczyć w różnych imprezach sportowych, nie tylko sportowych, kulturalnych, gdzie są tacy sami ludzie jak ja uzależnieni, mówię o uzależnieniu. I to nas wszystkich skupia. Właśnie, można się skupić na czymś innym, a nie na alkoholu. A nie na alkoholu, tak, no bo wiadomo, kiedyś był na pierwszym miejscu alkohol i to tak można powiedzieć, że to była taka druga kochanka. O, żoba była żona i później kochanka, nie? Która nie odstępowała mnie prawie przez 30 lat. Panu się udało? Mnie się, no udało się mi to. Pozbyć tej kochanki. To może, o tak, ale to tak nie jest taka do końca sprawa, że się udało, bo to jest w sumie trzeźwienie, to jest ciężka praca, to jest, można powiedzieć, walka każdy dzień z samym sobą i kto nie wie, o co chodzi, nie dotkła go ta choroba, to nie będzie wiedział, o czym ja mówię, nie? I to nie tylko ja mówię, tylko inni towarzysze doli, niedoli. Ale czuję się tu wśród swoich i jak pani widzi, każdy ma banana, każdy jest uśmiechnięty i cieszy się z każdego dnia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik. A w imieniu...